Na Hellcase możecie otwierać różne skrzynki ze skinami i ulepszać je. Z kodem PIKI macie darmowe środki do wykorzystania na stronie, a z kodem PIKI15 macie dodatkowe plus 15% do doładowania. Na stronie Hellcase mamy różne formy płatności, takie jak kryptowaluty czy też skiny z CSGO. Zapraszamy serdecznie do wypróbowania Hellcase'a. Link standardowo w opisie. Przed materiałem mam pewne pytanie dla Was. Czy według Was Neon zrobiłby większą karierę w Valorancie, aniżeli w CSGO? Sprawa domniemanego cheatera na proscenie Leafa wydawała się już tak naprawdę zakończona. Każdy raczej zaczynał przekonywać się do faktu, że Nathan jest po prostu dobrym graczem. Wciąż jednak nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych przeprosin ze strony brazylijskiej. W końcu to głównie fani z tego regionu wyzywali Leafa od cheaterów. Głównie za sprawą przegranej Mibrus Chaos w ważnych kwalifikacjach do CS Summit. Jak jednak poinformował nas Gauls, sprawa z Leafem zaszła zdecydowanie za daleko i w tej chwili poza groźbami nadeszło też zagrożenie w formie fizycznej, jak i przemoc, na co największy brazylijski streamer Gauls nie może pozwolić. Stwierdził, że ich społeczność nie będzie dłużej tolerować takiej postawy. Wciąż jednak nie przeprosił on w zasadzie Leafa za fałszywe oskarżenia go o cheatowanie. Richard Lewis, dziennikarz e-sportowy, wciąż jest zły na Gaulsa za jego słowa i domaga się szczerych przeprosin w stronę Leafa, które cholera wie czy w ogóle ujrzą światło dzienne. W nowym programie sportowym 3+, w którym mieści się chociażby Paweł Książek z Eweszło, zaproszono Izaka. W dużej mierze opowiadał on o możliwościach Valoranta i to, jaką szansą jest dla graczy z CS-a, którzy po prostu nie potrafią znaleźć dla siebie odpowiedniego miejsca w produkcji Valve. Ciekawe pytanie zadał jednak Adrian Kostrzębski. Zapytał się Izaka wprost, jakiego zawodnika z polskiej sceny CSGO widziałby w Valorancie najbardziej. Bez wahania tak naprawdę wskazał tutaj nick Neo, który według niego czuł się w tej produkcji jak ryba w wodzie. W końcu pod pewnymi względami przykładowo Movement przypominał nieco ten z CS-a 1.6, w którym Neo po prostu królował. Według Izaka mimo krótkiej gry Neo w Valoranta od razu grał na ogromnie wysokim poziomie. Gdyby Honoris w CSGO nie wypaliło, to Piotrek chętnie zobaczyłby Neo zasilając największą organizację w Valorancie. Zgadzacie się z Izakiem? Dajcie znać w komentarzach. Honoris w meczu otwarcia w trzecim tygodniu Eden Arena Malta Vibes ponownie zawodzi, przegrywając tym razem na Hellraisers i to ze sporą stratą. Mecz zakończył się wynikiem 6-16 na mapie The Train. Pamiętając chociażby mecz na Kontakt, gdzie zespół Taza i Neo rozgromił ich 16-4 na tej samej mapie, to wygląda to niezaciekawie. Oby w kolejnym meczu na Crazy poszło im o wiele lepiej. Spotkanie samo w sobie rozpocznie się o godzinie 19. Zobaczymy aż 7 Polaków w zamkniętych kwalifikacjach do sporego turnieju FunSpark Alti. Same zawody rozpoczną się w 2021 roku, a w puli znajdzie się aż 300 000 dolarów. Jak na razie pewniakami w turnieju jest chińskie Tailu oraz Furia. W późniejszym czasie dowiemy się jeszcze o 2 kolejnych zaproszeniach. Resztę uczestników wyłonią zamknięte kwalifikacje. 2 sloty przypadają Europie, a po jednym Azji i Ameryce Północnej. A co ciekawe, zaproszenie do europejskich kwalifikacji otrzymali zawodnicy Zixcomago oraz Sprout, które w swoich szeregach ma Dychę i Snatchiego. A trzeba tak swoją drogą przyznać, że po dołączeniu Michała Sprout zrobił ogromny krok naprzód. A tak jeszcze na sam koniec, jeden z graczy CS-a postanowił odświeżyć i pokazać jego własną wersję Overwatcha, który powinien być według niego zaimplementowany do oficjalnego klienta. Zdecydowanie takie menu jest o wiele bardziej przejrzyste i wydaje mi się, że większej ilości osób chciałoby się te Overwatche robić. To z kolei przyczyniałoby się do zmniejszenia cheaterów w samej grze, więc Valve według mnie powinno wziąć to pod uwagę. Kiedy spojrzymy na ostatnie niezaciekawe wyniki Mousesports, nikogo nie zdziwi fakt zatrudnienia do drużyny rosyjskiego analityka Innershine'a. Czy to jednak wystarcza, pyta drużyna podniósła się z kolan? Dowiemy się wkrótce. A w tym materiale byłoby na tyle. Przede wszystkim nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z kodów i linku podanego w opisie. Tym samym wspierasz ten kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.